Robert Heda, oficer Agencji Wywiadu w stanie spoczynku. Witam Państwa na kanale Jana Pińskiego. Dziś temat niezwykle bulwersujący, niezwykle ostro stojący w świetle konfliktu irańsko-izraelskiego i możliwości wybuchu regionalnej wojny, a więc trupy wypadające z szafy Błaszczaka. Co pod tym rozumiem? Ano to, że czołgów, samolotów, dronów nie ma i nie będzie. Polska armia. Oraz my możemy sobie zaśpiewać piosenkę: Lance do boju, szable w dłoń, bolszewika goń, 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 ale jak przyjdzie co do czego, to naprawdę zostaną nam muzealne lance i szable. Dlaczego tak mówię? Bo może dojść tego historycznego wchodzenia na te same grabie, bez przerwy i bez ustanku, a tym razem ze sprawą PiS, Błaszczaka, Morawieckiego, Sasina. Ile razy można na te grabie wchodzić? To, że w, do insurrekcji kościuszkowskiej przystąpiliśmy z kosami do powstania styczniowego ruszyliśmy z kosami i myśliwskimi dubeltówkami a w 39 wcale nie byliśmy silni zwarci i gotowi nie znaczy, że nie możemy przygotować się do odparcia ewentualnej napaści zbrojnej pora byłoby wyciągnąć wnioski z historii tyle że PiS zmarnował w tej dziedzinie 8 lat, o czym właśnie świadczą trupy wypadające z szafy Błaszczaka na stanowisku wicepremiera i ministra obrony. Media donoszą codziennie praktycznie o kolejnych przekrętach tego pana nieudolności, a przede wszystkim rozrzutności i działania na hura. Zacznijmy od czołgów. Ramowa umowa z koncernem Hyundai koreańskim została podpisana w lipcu 2022 roku. Mówiła o 320 czołgach K2 Czarna Pantera sprowadzonych, gotowych z półki sklepowej, czyli z fabryk Hyundai w Korei i 500 czołgach, Zmodyfikowanych do tak zwanej wersji K2. pl Otóż, jak oceniają eksperci, wszystko pięknie i fajnie, tylko błaszczak z tego pośpiechu, aby wykazać się przed opinią publiczną w pierwszym roku wojny, podpisał tak źle. Skonstruowaną umowę, że produkcja czołgów na terenie Polski jest praktycznie w tej chwili niemożliwa. Chodzi przede wszystkim o warunki gwarancyjne koreańskie ograniczone do 7 lat. No, kto miał Kije albo Hyundai, wie, że to jest standard w przypadku koreańskich producentów. Natomiast polski przemysł nie ma. Możliwości dokonywania takiego serwisu z dwóch przyczyn. Po pierwsze, Koreańczycy nie dostarczyli odpowiedniej dokumentacji i jest to zabieg marketingowy czy też chwyt przetargowy, bowiem oni najchętniej widzieliby zakup tysiąca gotowych czołgów w Korei, a potem ich przerabianie. Albo w Korei, albo w joint venture, i dokonywaliby tego Koreańczycy w Polsce. No, nikt nie spieszy się z przekazaniem licencji, a szczególnie w przemyśle zbrojeniowym. Drugi powód jest taki, że polska grupa zbrojeniowa nie jest przygotowana i nie będzie jeszcze długo gotowa pod każdym względem kadrowym, technologicznym i każdym innym. Do szybkiej produkcji tak skomplikowanego uzbrojenia jak nowoczesne czołgi. Tymczasem lokalizacja produkcji, czy też produkowanie w kraju na wypadek wojny, to jest klucz do powodzenia, dlatego że jesteśmy niezależni od zawirowań politycznych i jesteśmy niezależni od widzimisię się producenta. Jeśli Korea poczuje się zagrożona, na przykład najazdem chińskim, albo swojego północnego sąsiada, to nie będzie żadnego eksportu czołgów do Polski, ani podzespołów, ani części zamiennych, bo na wszystkim położy rękę koreańska armia. Tak to jest. Tymczasem a, Błaszczak krzyczał wprost, i wielokrotnie powtarzał, że 60% wartości kontraktu pozostanie w Polsce i zasili budżet czy też zyski polskiej grupy zbrojeniowej, a więc jej pracowników, ale też budżet rządu, polskiego rządu. Bo proszę pamiętać, że na 100% ceny czołgu tylko 30%, Procent to jest jego wartość zakupowa. Pozostałe 70% generują koszty utrzymania, remontu, serwisowania, wyszkolenia załóg, słowem utrzymywania tego sprzętu w gotowości bojowej. I Błaszczak w przybliżeniu obiecał właśnie to. Tymczasem z produkcji czołgów, tysiąca czołgów, bo tak deklarował rząd Morawieckiego, do 2026 roku miała zostać uruchomiona ich produkcja. Zapewniam na podstawie wielu rozmów i wypowiedzi eksperckich, że jest to fikcja i kolejne kłamstwo, i Błaszczaka, i Morawieckiego. Do produkcji został wytypowany koncern cegielskiego, który jest niezdolny niezdolny do wyprodukowania czołgu, nawet jednego. Natomiast wojskowe zakłady remontowe też nie są gotowe do remontu, do serwisowania, składania pewnych elementów, bowiem Koreańczycy nie przekazują dokumentacji. A Pytanie oczywiste, kto i jak prowadził negocjacje, to jest pytanie do śledczych czy kontrwywiadu. Natomiast odpowiedzialność polityczna, ale też karna, moim zdaniem spoczywa na Błaszczaku i premierze Morawiecki. A w zamian za to Krańczykom udało się kupić wiele przychylnych komentarzy branżowej prasy. W sieci działa wprost lobby koreańskie, koreańskich koncernów zbrojeniowych. No i pytanie: czy kupili polityków? By Jakoś tak jest, że według światowej mediany 25% wartości koreańskich i nie tylko kontraktów zbrojeniowych to są zwykłe, ordynarne łapówki i różnego rodzaju. Mm, Różnego rodzaju datki e, lądujące w kieszeniach e, polityków, właśnie za to, że podpisali kontrakt. No i pytanie, czy ta praktyka światowa ma miejsce także w Polsce? A miało być pięknie, bo Błaszczak ogłosił, że wynegocjował powstanie polsko-karańskiego. Holdingu, które te czołgi będzie produkował nie tylko dla Polski, ale będziemy eksporterem czołowym broni pancernej w Europie. Mieliśmy być taką bramą. Po zasileniu oczywiście w technologie koreańskie, w podzespoły, bramą dla polsko-koreańskiego eksportu uzbrojenia na rynkach Unii Europejskiej i Całej Europy. Mieliśmy być centrum produkcyjnym i nie tylko czołgów, ale innych rodzajów broni, na przykład z nadziejami, taka wizja zaświtała Błaszczakowi samolotów FA 50 Tymczasem zostaliśmy bramą jednorazowego użytku. Zostaliśmy sprowadzani do takiej darmowej reklamy, co widać na przykład po. Tym, że Rumunia zainteresowała się modelem K2 Black Panther, Black Panther i e, decyduje się właśnie na zakup 250 maszyn. I jak znam życie, to w Rumunii powstanie centrum serwisowania i produkcji czołgów, bowiem Rumunia zna warunki polskiego kontraktu i nie popełni takich błędów. No więc właśnie, kiedy miały być te polskie czołgi? K2PL, a otóż pierwsze w 2026 roku. Yy, jaka jest przyczyna, że ich nie będzie? Nieudolność Błaszczaka i przede wszystkim pośpiech. Ten człowiek nie robił yy, wraz z Macierewiczem nic przez 8 lat. Potem oddał całe uzbrojenie Ukrainie, nasze rezerwy. No, tak, to był sprzęt stary, ale był. Natomiast miała ten sprzęt zastąpić błyskawiczna produkcja, jeszcze szybsze zakupy i nic z tego nie wynika do dziś. Mamy jakieś szczątkowe ilości 18, a może 36 tych czołgów, to nie jest ważne. Ważne jest to, że mm, pan Błaszczak okłamał społeczeństwo i właśnie ten trup. Wypadł z szafy. A on się biedny chciał pokazać tylko Polakom w roku wyborczym. I taki był prawdziwy cel zakupu. Czy nie przesadzam? Nie, nie przesadzam. Dlatego, że PiS i Błaszczak mają bezpieczeństwo Polski gdzieś. Gdzie? Czy to będzie wyraz na D, czy w nosie? To już zależy od widzów, ale a skutkiem jest to, że dziś Polska ma cztery, a właściwie sześć typów czołgów. To jest koszmar dla armii. To jest koszmar finansowy, bo każda maszyna wymaga innych części, innej obsługi, innego wyszkolenia, ba innego paliwa. W związku z czym no to nie jest dobre. Nie jest dobre. Natomiast miał to właśnie zmienić program K2PL. 820 egzemplarzy mieliśmy wyprodukować z owego mitycznego tysiąca. To są czołgi na tyle nowoczesne, że po doprowadzeniu do ładu, czyli do dostosowaniu do warunków polskich miały nie tylko ujednolicić sprzęt sił pancernych, ale zmodernizować, ale też stworzyć rezerwę na wypadek wojny. To jest niezwykle ważne, bo jak widać na przykładzie Ukrainy i rosyjskich czołgów, owe często się palą, są niszczone, anihilowane niejednokrotnie, a więc rezerwa stanowi o zdolności bojowej armii. Tymczasem obecnie wynika, że znaczy, plany były takie, że w 2027 roku dostawy sklepowe, czyli 90 czołgów K2 Black Panther, zostanie uzupełnionych już o 180 sztuk wyprodukowanych w Polsce albo sprowadzonych, bo tak zakładał kontrakt z Korei. Mamy, my, mielibyśmy także 116 y, czołgów Abrams w wersji podstawowej, 250 jeszcze nowocześniejszych modeli 3 Abramsa, 105 leopardów A2A5 i 128 leopardów 2PL. No Wieloletnia perspektywa, dziś wieloletnia, ale w oczach, w ustach błaszczaka. To brzmiało jak wizja najbliższych dwóch, trzech lat. Polska, polskie siły pancerne powinny liczyć 360 Abramsów A3, czyli tych nowoczesnych, i 1000 K2PL. Tymczasem o żadnej produkcji, a nawet remontowaniu czy też modernizacji nie ma mowy bo polski przemysł, a szczególnie polska grupa zbrojeniowa, nie posiada umiejętności produkcyjnych. A jeśli dodać do tego obłożenie tych nielicznych zakładów, które coś w ogóle produkują, a nie tylko składają z zagranicznych części, to jesteśmy w czarnej dziurze ta Stalowa Wola jest obłożona zamówieniami. Przez w grę wchodzi 1300 bursuków, czyli nowych gąsienicowych pojazdów, nowych gąsienicowych, bojowych wozów piechoty. Mamy także cały program do realizacji Tytan. To chodzi o indywidualny zestaw inteligentnego wyposażenia każdego z żołnierzy. Zamówiliśmy na razie 14 tysięcy w polskich zakładach, polskiej grupy zbrojeniowej, 14 tysięcy ekwipunku. No a gdzie jeszcze raki, a gdzie kraby, a gdzie lekkie? Wozy rozpoznawcze opancerzone, gdzie KD-K9, czyli odpowiedni koreańskich krabów, zabite, nieliczne moce produkcyjne których pis nie zechciał od wybuchu wojny odblokować, Zabite na 10 lat. Ale wcześniej tego sprzętu nie będzie. nie wiadomo zatem, czy Putin, podobnie jak Hitler, zechce się wpisać w plany modernizacji polskiej armii, bo Hitler nie zechciał i modernizacja planowana na lata, czyli pełne przezbrojenie, planowane na lata, 41-43 było w 1939 roku w fazie niemowlęcej. Nie tylko mowa o czołgach. Kolejnym trupem z szafy Błaszczaka jest kontrakt na koreańskie myśliwce, lekkie maszyny myśliwskie i Pola walki na rzecz wojsk lądowych FA 50 kupiliśmy za 3 miliardy 48 sztuk. Nawet z perspektywami produkcji jego elementów w Polsce a lub nawet w przyszłości produkcji całego samolotu. Byłby to skok technologiczny dla polskiego przemysłu na miarę przewrotu kopernikańskiego. Tymczasem. Samoloty, 12 z 48 zamówionych samolotów dotarło do Polski, ale nie lata. Um, armia próbowała tuszować sprawę, twierdząc, że nie ma formalnego zakazu lotów, ale kontrakt znowu został tak skonstruowany i podpisany przez wicepremiera Błaszczaka, że nie zawiera kluczowych elementów niezbędnych do prawidłowej eksploatacji samolotu jego serwisowania. Ta wadliwość kontraktu jest na tyle poważna, że szef sztabu generalnego, generał Wiesław Kukuła, i tu sobie pozwolę zacytować, powiedział, że loty zostały wstrzymane, bo umowa o ich zakupie przez poprzednie kierownictwo Ministerstwa Obrony została tak źle skonstruowana i podpisana, że dziś trzeba czasu i pracy, aby naprawić błędy w liczbie mnogiej. Nie chodzi o błąd, a szereg błędów. Jednym z najpoważniejszych, który zadecydował o wstrzymaniu lotów, jest brak certyfikatu na tak zwane środki pirotechniczne umieszczane w fotelu pilota. Bez których niemożliwe jest katapultowanie w razie uszkodzenia e, samolotu, czy też jego awarii w powietrzu. Tak, te fotele są odstrzeliwane wraz z owiewką e, prochowymi nabojami o bardzo precyzyjnie wymierzonej sile i bez e, certyfikatów, ale także bez symulatorów lotu i katapultowania, których zapomniał pan Błaszczak bo co tam życie pilota maszyny są uziemione to jest ważne bo mieliśmy już tragiczny przypadek pilota miga 29 który przy sprawnym silniku przepraszam przy niesprawnym silniku ale w dobrych warunkach pogodowych po prostu zabił się i wszyscy dziwili się, dlaczego nie skorzystał z katapulty i nie uratował życia. Otóż nie mógł, dlatego że jakiś mądrala, właśnie w jednym z wojskowych zakładów remontowych, wsadził nie takiej grubości zawleczkę blokującą fotel, uniemożliwiając po prostu, zabijając pilota. No i to są teraz pora na osiągnięcia duetu Macierewicz i Błaśniak. To już jest sprawa nad wyraz skandaliczna, to już nie trup, a kościół trup. Chodzi o miliardowy kontrakt na drony, na drony typu Orlik, które miały być taką nadzieją polskiej armii zarówno uderzeniową, jak i dalekiego rozpoznania. Konstrukcja jest dobra, a natomiast, jak powiedziałem, Polska Grupa Zbrojeniowa nie jest w stanie produkować i jest w stanie montować pewne skromne technologicznie urządzenia z części podzespołów zagranicznych. Od pewnego czasu zagadka miliarda złotych i jest badana przez chyba wszystkie służby specjalne od ABW, przez kontrwywiad wojskowy, po CBA, bo ten miliard zniknął, relików nie ma. Znaczy są nieliczne, ale z powodu wielu usterek e, nie jest to normalna eksploatacja, nie mówiąc o bojowym użyciu. I mm, wszyscy zastanawiają się, dlaczego PiS Podpisał pięć aneksów do umowy, która przesuwała termin realizacji produkcji tejże broni hmm, pięć razy. A teraz polska grupa zbrojeniowa wystąpiła z inicjatywą do nowego rządu podpisania szóstego aneksu. Tymczasem Bezzałogowe statki powietrzne, które odgrywają kluczową rolę, jak to widać na przykładzie wojny ukraińsko-rosyjskiej, miały być gotowe już w 2021 roku. To trzyletnie opóźnienie, dlatego Ministerstwo Obrony, nowe ministerstwo uderzyło pięścią w stół i wezwało na pomoc służby. I rezultaty są oszałamiające. To jest trup. Słonia w szafie Macierewicz i Błaszczaka. Już w 2016 roku Macierewicz, z właściwym sobie medialnym hukiem i pompą, otworzył centrum, centrum kompetencyjne bezpilotowych statków powietrznych. A w dwa lata później, po przedstawieniu planów Orlika. Tenże Macierewicz zdecydował się o podpisaniu kontraktu na miliard złotych i powstać miało 8 zestawów, czyli 40 dronów do 2021 roku, a jeszcze 20, czyli 4 zestawy w latach 21-23. Nie ma nic ale nie ma też pieniędzy. I to jest zagadka, nad którą, nad którą pochylają się trzy aż trzy służby specjalne. Jednym z wątków jest tak modny w PiSie drenaż własnego państwa i jego zasobów finansowych. Mieliśmy ostatnio dwie afery. A z Orlenu wyparowało miliard sześćset milionów złotych, a z, ze spółki energetycznej Enei wyparowało skromne 33 trzy miliony dolarów i 400 tysięcy euro. A ewidentny drenaż na szkodę Polski, nas wszystkich, w przypadku uzbrojenia i energetyki. Owóż e, Wojskowe Zakłady Lotnicze numer 2 w Bydgoszczy, należące do PGZ, nadzorowanej podwójnie przez Sasina i Błaszczaka, podpisało umowę z jakąś wydmuszką holenderską o nazwie Di, e, Didalus, e, która wzięła przedpłatę. Ale nie dostarczyła nic z komponentów niezbędnych w produkcji Orlika i bezczelnie jeszcze w dodatku zażądała kolejnych 170 tysięcy euro za rzekome usługi wykonane poza kontraktem, czyli nieobjęte umową. Ale to jest tylko jeden z wątków śledztwa, które odsłania. Stajnie Augiasza raczej nieczystości stajnie augiasza, jaką było, AGZ, Zarządów Sasina i Błaszczaka. Bo inne wątki to fałszowanie faktur. Służbowe karty płatnicze regularnie uzupełniane, ale nigdy nie kontrolowane co do zasadności wypadków ale także swojskie ogromne ilości drogich alkoholi. I teraz WZL-2 jest firmą PGZ-u podlegającą właśnie Ministerstwu Aktywów Państwowych, a z drugiej strony zamawiającym jest Ministerstwo Obrony Narodowej, bo to armia jest końcowym odbiorcą produktu nieistniejącego. A PGZ jest takim molochem, który drenuje nam wszystkim kieszeni i nic nie jest w stanie wyprodukować. Widzę Orlik, widzę czołgi K2 PL, widzę serwisowanie samolotów. W 2017 roku stanowisko doradcy prezesa do spraw komunikacji objął niejaki Misiewicz. I on to przez kilkanaście czy kilkadziesiąt miesięcy wyprowadzał z PGZ-u 50 tysięcy złotych miesięcznie, bo tyle wynosiło jego uposażenie. Tymczasem w 2017 roku, podkreślmy, szeregowy pracownik średnio PGZ-u zarabiał 5,4 tysiące, czyli 5,400 brutto. Dyrektorzy i zarządy, członkowie zarządów 28700 brutto i skromne 3700 pobierali członkowie rad nadzorczych. Misiewicz pobierał zatem pensję, uposażenie dziesięciokrotnie przekraczające uposażenie szeregowego pracownika, których jest 18 tysięcy. Natomiast Polską Grupę Zbrojeniową już w 2018 roku zmiażdżył nikt w raporcie na temat niegospodarności i zadziwiającej struktury PGZ. Otóż Polska Grupa Zbrojeniowa to 50 spółek. Natomiast te 50 spółek posiada 24 spółki córki i 18 spółek no, wnuczek w tym wypadku trzeba powiedzieć. A cytując raport NIKU z 2018 roku. Od tego czasu upłynęło 6 lat. PGZ nie zaspokaja, ani nie gwarantuje zaspokojenia potrzebarem. Nadzór ze strony MON, czyli panów Maciarewicza i Błaszczaka, jest nieprawidłowy. A PGZ wcale nie należy do wiodących firm w Polsce. Ja przypominam sobie wypowiedzi Morawieckiego, Sasina i Błaszczaka o tym, że PGZ to światowa ekstraklasa zbrojeniowa. Natomiast innego zdania jest bodaj najbardziej miarodajny Sztokholmski Instytut Badań nad Pokojem, SIPRI który tą PGZ yy, uplasował na poziomie żenującym, odległym. I najważniejsze, że daleko, daleko poza światową ekstraklasą produktu, yy, produkcji zbrojeniowej. Ale dosyć o zamieszłej, bo sześcioletniej historii. Natomiast, właśnie na naszych oczach rozwija się kolejny skandal. Mowa o, Obiecanych 13 miliardach złotych, które miały wzmocnić i rozwinąć zdolność produkcyjną PGZ-u, ale nigdy do PGZ-u nie dotarły. A otóż Morawiecki, Błaszczak, czy też na wniosek Błaszczaka, w 2023 roku obiecał wyasygnowanie 13 miliardów złotych. Taką wersję powtarzał też pan minister Sasin. No, ale gdzie są te pieniądze? Zapytał na dniach Defense 24. I z jego analizy, z analizy tego portalu wynika, że nie wiadomo, nie wiadomo, gdzie jest 13 miliardów złotych. Chodziło o dokapitalizowanie PGZ. Co jest niezwykle ważne przy pozyskiwaniu europejskich dotacji, pożyczek, kredytów, ale też pozys na, dla pozyskania maszyn, specjalistów i zakupu licencji, bo partner musi być wiarygodny, a wiarygodny jest wtedy, kiedy jest dokapitalizowany. Um. Zgodnie z ocenami Defens24 i też innych ekspertów, rząd PiS, tak w uproszczeniu mówiąc, przekazał te pieniądze na rozwinięcie produkcji owych czołgów, czy też miał przekazać na produkcję nowych czołgów, dronów i każdego niezbędnego sprzętu. Chodzi o zwiększenie mocy produkcyjnych czy mocy składakowych Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Z tego po faktycznie do wybranych zakładów PGZ-u, a mianowicie Huty Stalowej Woli i Bumaruła Bendy dotarła kwota miliarda trzystu milionów. Reszty nie ma, zostały po prostu wydane na inne cele. Natomiast no to jest tak, że pod koniec drugiego roku wojny, która zbliża się do naszych granic, która wybuchnie być może na Bliskim Wschodzie, a może też na Dalekim Wschodzie, co będzie się wiązało ze zmniejszeniem parasola amerykańskiego w Europie. O tak naprawdę chodzi o taki czarny scenariusz chaosu, gdzie wszyscy będą walczyć ze wszystkimi. I w tym natłoku interesów, ofiar i, i chaosu po prostu nikt nie zwrócił uwagi, jak będą próbowali tu wjechać Rosjanie, chociażby po, przez Luksemburgski, ale abstrahując od tej sytuacji geopolitycznej, w drugim roku wojny krwawej na Ukrainie, która wymaga od nas zwiększonego wysiłku obronnego. Rząd Morawieckiego, rząd PiSu, Kaczyńskiego, Błaszczaka, Sasina i Macierewicza przekazał na rzecz polskiego przemysłu obronnego 10% zadeklarowanej kwot. Morawiecki rzeczywiście i ponosi odpowiedzialność, ponieważ pieniądze miał wyłożyć Fundusz Inwestycji Kapitałowych, nadzorowany bezpośrednio przez kancelarię prezesa Rady Ministrów. To są tylko cztery trupy, które w ostatnim czasie, niedługim zresztą, wypadły z szafy Błaszczaka. Oprócz jego rozrzutności i głupoty przy podpisywaniu kontraktów, o czym świadczą te cztery przykłady? Otóż świadczą o tym, gdzie naprawdę Kaczyński i jego przyboczni, ta klika pisowska, miała i ma polskie bezpieczeństwo, czyli nas wszystkich. Bo przecież w tym czasie Kościół katolicki otrzymał 3 miliardy złotych odpisu. Dwa miliardy kosztowała nietrafiona inwestycja Ostrołęcka. Mówię o elektrowni węglowej. 400 drobne milionów dostał Rydzyk. 100 milionów dostał e, Fundusz Czartoryski za e, damę z granostajem. No tak, stać nas było na to wszystko. Dwa i ziby, 2 miliardy 700 milionów kosztowała, kosztował Centralny Port Komunikacyjny bez i jednej inwestycji. Wszystko zostało przejedzone, przeznaczone na uposażenie i jakieś fejkowe eventy, które miały o tym świadczyć, że inwestycja jest realizowana. No, bo ostatnio miliard sześćset milionów wyparowało z Orlenu. wcześniej już 4 miliardy dziewięćset milionów wyparowało ze skoków. Tak ulubionych i chronionych przez pis na tym tle ta afera biomasy no i to jest pryszczyk. Pryszczyk i jakieś drobniaki wyciągnięte z lewej kieszeni. Ale konsekwencje są poważne. Oprócz totalnego lekceważenia przez pis tak naprawdę Polski i Polaków, całego narodu, to Musimy pamiętać, że ta produkcja naprawdę miała uzbroić polską armię, która została praktycznie bez sprzętu. Tymczasem czołgów nie było, nie ma i długo nie będzie, oprócz gotowych egzemplarzy zakupionych w Korei. Także możemy sobie pośpiewać wspólnie, co najwyżej, lance do boju szable w dłoń. Jak to na wojence ładnie, czy tam, a na tygrysy mamy wisy. Tylko po co? Mieliśmy trzy e, lata praktycznie na przygotowanie do obrony, i te trzy być może kluczowe lata zostały zmarnowane. I na pewno lance ani szabli nie weźmie w swoje ręce Błaszczak, Morawiecki, Sasin. Bo najprawdopodobniej ich w kraju już nie będzie, będą w bezpieczniejszych miejscach, tylko tego samego nie zrobi 38 milionów Polaków, bo nie ma takiej możliwości ani takich pieniędzy, jak ci panowie po ośmioletnich rządach. Od strony politycznej nie ma lepszego i już nie będzie lepszego sojusznika Kremla niż PiS. Kreml naprawdę wypracował sobie tutaj w postaci PiSu taką piątą kolumnę, że może odwoływać szpiegów i dywersantów. Po prostu już wszystko zostało tak rozwalone: zdolności obronne, armia. System bezpieczeństwa nieistniejący dzięki Pisowi, że tu już nie ma potrzeby ani dywersji, ani sabotażu na dużą skalę. A PiS rozbroił Polskę nie tylko bezmyślnością i biernością wtedy, kiedy potrzebna była aktywność, ale przede wszystkim rozbił korupcję podziałami społecznymi. No i właśnie. Radosnym drenowaniem pieniędzy ze spółek Skarbu Państw. A więc i jesteśmy i długo pozostaniemy bezbronni, zdaniem na łaskę niepewnych sojuszników, e, coraz bardziej niepewnych, bo zajętych sobą, ale przecież do cholery e, człowiek mieniący się prezydentem zgłaszał ostatnio na forum międzynarodowym w Waszyngtonie inicjatywę, aby państwa NATO wzorem Polski zbliżającej się do wydatków obronnych, stanowiących ekwiwalent 4% PKB, aby poszły polską ścieżką. My rzeczywiście przekroczyliśmy 3% PKB na armię i wydatki obronne. Tylko nie, że ten człowiek mieniący się prezydentem Duda publicznie zapyta swoich kolesiów z spisu w rodzaju Błaszczaka, Kamińskiego, Sasina, Kaczyńskiego, Macierewicza, gdzie do cholery są te pieniądze, bo efektu w postaci modernizacji polskiej armii, jej przezbrojenia, a także Zwiększonej produkcji polskiej grupy zbrojeniowej? Nie. Ma. I tym e, apelem do pana rzekomo prezydenta wszystkich Polaków, Andrzeja Dudy, ja pozwolę sobie zakończyć naszą rozmowę. Dziękuję Państwu. Robert Heda na antenie, czy też kanału Janowickiego. Do widzenia.